Wymyślmy, jak programować więcej figur. Zacznijmy od tego, co już znamy od elips. Mam program, który rysuje twarz mojego przyjaciela Winstona. W tym celu wykorzystuję cztery funkcje elips. Gdybym chciała zmienić coś w twarzy Winstona, chociaż wydaje się idealna, musiałabym znaleźć odpowiednią elipsę, a w niej właściwy parametr. Powiedzmy, że usta. Chcemy, żeby Winston się cieszył. To ostatnia elipsa, a szerokość to trzecia liczba. Zwiększę ją. I Winston się cieszy, dobrze. Było super. Co można zrobić oprócz elips? Prostokąty przy użyciu funkcji rect. To kolejne polecenie, które programy potrafią wykonać. Jest prostokąt. Tak jak elipsa, przyjmuje cztery parametry. Są podobne do parametrów elipsy. Za pomocą polecenia rect narysujmy Winstonowi golf. Umieśćmy go poniżej twarzy. W dół. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze w dół. Poszeszmy golf, bo Winston ma szerszą szyję. Jeszcze trochę przesuńmy i niech będzie trochę wyższy, jakby wystawał poza ekran. Pięknie. Jak widać, funkcja rect przyjmuje cztery parametry. Pierwsze dwa określają pozycję, to x i y. Pozostałe dotyczą rozmiaru, szerokości i wysokości. Wydają się takie same jak w funkcji lips, a jednak nie są. Pokażę to, rysując elipsę o tych samych parametrach, co ten prostokąt. Przeciągniemy to tu.

128 pikseli od lewej krawędzi i 346 pikseli od góry. Piksel to rozmiar kropki na monitorze komputerowym. Nasz ekran do rysowania ma wymiary 400 na 400 pikseli, zatem większość liczb będzie należeć do przedziału od 0 do 400. Elipsa także znajduje się w pozycji 128-346, ale nie pokazała się w tym samym miejscu co prostokąt. Zaczyna się bardziej w lewo, a kończy w połowie prostokąta. Jak to możliwe, skoro zadaliśmy obu figurom tę samą pozycję? Otóż prostokąty i elipsy inaczej interpretują parametry pozycji. Prostokąt odnosi te parametry do lewego górnego wierzchołka. Elipsa za to odnosi parametry do środka tutaj. Widzicie, że środek elipsy pokrywa się z lewym górnym wierzchołkiem prostokąta. A ten punkt jest oddalony o 128 pikseli od lewej krawędzi i 346 od górnej. chcąc, żeby elipsa znajdowała się idealnie nad prostokątem, musielibyśmy dodać do parametrów pozycji trochę pikseli. Zwiększę to i jeszcze to. Teraz nakładają się na siebie. Może przejmujecie się tymi wszystkimi liczbami, dodawaniem, odejmowaniem, ale bez obawy. Nie musi się wam udać za pierwszym razem. Wypróbowujcie różne liczby. Patrzcie, jak figury się zmieniają. Podstawiajcie liczby, póki nie będziecie zadowoleni z efektu. A jeśli macie pod ręką papier milimetrowy, narysujcie figury ołówkiem. Mnie to bardzo pomaga. Mogę już skasować te elipsy, bo nie jest potrzebna na golfie Winstona. Teraz pokażę wam linię. Posłuży jako brew nad oczami Winstona. Przeciągniemy linię. I znów cztery parametry do wprowadzenia. Zacznijmy od pozycji. Zróbmy to na wyczucie. Linia ma być nad oczami. Powiększę więc x i przesunę linię niżej. Dobrze. Zaczyna się nad okiem, ale. kończy się tutaj. Dlaczego? Ostatnie dwa parametry 50 i 50 nie określają szerokości ani wysokości bo linia nie ma tych wymiarów. Odcinek ma punkt początkowy i końcowy. Ostatnie dwa parametry powinno oznaczać koniec. Przesunę więc ten punkt, żeby znalazł się nad okiem. I zmienię y, żeby było takie samo jak y po drugiej stronie. Dzięki temu odcinek będzie poziomy. Ładnie. Winston dobrze wygląda. Powiem wam coś jeszcze o rysowaniu figur. Widzieliście, że przywołania funkcji są uporządkowane w obszarze edycji? Mamy elipsę, 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 prostokąt i linię. Kolejność jest ważna, bo to porządek, w jakim nasz program wykona kod. Od góry do dołu. Narysuję elipsę potem jeszcze trzy, dalej prostokąt i w końcu linię. Dlaczego to ma znaczenie? Spójrzcie, co będzie, gdy przeciągnę linię i polecenie znajdzie się przed pierwszą elipsą. Prawie cała zniknęła kawałeczek wystaje stąd. To dlatego, że program narysował linię, a potem całą resztę na niej. Zatem większej części linii. Już nie widzimy. Pamiętajcie o tym, rysując, żeby figury pojawiały się w określonej kolejności, jedne na drugich. Jeśli nie widzicie narysowanej figury, może chowa się pod inną. Nie macie rentgena w oczach, więc poprzesuwajcie polecenia i zobaczcie, co będzie. Podczas tej lekcji omówiliśmy dużo materiału. Wgryźcie się w to, a zrozumiecie.